wielkie dzisiaj ożywienie. Bo Róża Kranz, ta, co sprzedaje ból gorący, z Ameryki od syna miała doniesienie. Więc się rozeszło po getcie niechcący, co pisał i całe. Wszyscy się cieszą, bawią, radują, chwały przynoszą, róże całują. A ona siedzi niby królowa, łzy płyną cicho na listu słowa, milczące wargi nieba i radości czytają słowa. I bez ciebie tutaj źle. Mein liebste Mann, powrócić do was prędko chcę. Przeminie rok, może dwa, nim zobaczysz mnie. O pomyślność i zdrowie moje pomóż. Kończę list i całuję mamę, mamę. Upłynęło czasu wiele, nie rok i nie dwa, aż nadszedł ten radosny dzień znów dla Róży Kranz, że ona jego matką jest. Każdy jakoś radę miał, a ona spokojna. Siedzi patrząc dostojna na list, który w ręku jej drżał. Mein liebste Mann, wrócę do ciebie za 6 dni. Co nocy dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep, ten na rogu tam. Więc bądź zdrowa, kończę list, resztę powiem sam. Okręt mój się nazywa Lincoln. Ze szczęścia cicho łka, wzbudził się licznych bar, gazeciarz głos wierca się do wszystkich szpar, głosząc świata los. Wielka katastrofa okrętowa, Lincoln zatonął. Straszna rzecz, wielka katastrofa okrętowa, panie szefuki. Podejdź, podejdź, pobiegła szybko do Róży Kranz, spytać, czy to prawdą być może, że jej syn, że lice. Czeka na nią tam. Trzeba biec, prędko biec, żeby nie był sam. Jej Licek pisał: mamę, mamę. Na dworcu spotkać ją można, jak wita każdy pociąg przychodzący. Jak biegnie za nim, cicha, nieostrożna. Gdy zobaczycie jej wzrok pytający, mówcie czasem, że zginął. I tak życia zostało jej niewiele, bo nie wiadomo,
gdzie mieszkam, co jadam, na dworcu z